a situação que vai haver-se para nós. O último chefe de esporte não estava a avançar nos planos, e era com os atitudes, e há. E está que dá ali, está que dá. E vence. E há. Está que bem, o senhor já tem esse tempo por este Jonas, os estádios, há semana. E esta, tem que ser a gente está a ver por. Ou, que é que este tráfico, está que ser para que este momento, se alguém realmente quer o grande, e mais não acontece. Então, esse qualquer. Outro dia. Mogę skomentować na przykład to, co widziałem w internecie, to jest fakt. Mogę skomentować swoje prywatne, jako wójt gminy odczucia. No więc to czynię. W kilku słowach. Dla mnie program tendencyjny. Dlaczego? Dlatego, że ani nie było zwolenników, ani przeciwników, ani wójta gminy, na przykład z gminy czy Abramów, nie było radnych i tak dalej. Ale kto zabronił panu Witowi? Proszę, ale proszę pana, przyjmujemy taką konwencję, że jeśli udzieluje się mi głosu, no to pozwólcie mi powiedzieć, że ja nie przyjechałem z panem się kłócić, tylko powiem swoje odczucia. Po drugie, nieprawdą jest, że takie nam padło sformułowanie, że mapa jakaś została stworzona, i nikt nic o tym nie wiedział wcześniej niż były umowy podpisane. Chciałem powiedzieć w ten sposób, że do postępowania administracyjnego, że nikt o tym nie wiedział, z mojej inicjatywy szef Zielonej Swobody został zaproszony tego stowarzyszenia mikroskiego do urzędu gminy i powiedziałem temu panu, żeby złożył wniosek o wyrażenie przeze mnie zgody, żeby było to stowarzyszenie uczestnikiem postępowania administracyjnego. Ja tak oszukuję z pamięci, nie mam przy sobie żadnych dokumentów, bo nie wiedziałem, bo po prostu jestem tutaj zaproszony. I tak było, że całe postępowanie administracyjne dotyczące decyzji środowiskowej to stowarzyszenie otrzymywało. Nieprawdą jest, że nikt nic o niczym nie wiedział. Ze względu na to ja nie będę się wypowiadał na temat waszej gminy, bo my z Arturem Komikiem poprzednim wójtem po złożeniu propozycji przez tą firmę rozpoczęliśmy rozmowy. Ja o tych rozmowach co najmniej, żebym nie przesadził, 3, może 4 lata. Na każdej sesji Rady Gminy Michów, której uczestniczą, czy nie uczestniczą, czy nie uczestniczą mieszkańcy, ale radni są też uczestniczą, chociażby ze względu na to, że nie jest. To przeważnie frekwencja jest. Rozpoczęliśmy rozmowę na temat lokalizacji tej siłowni, znaczy tej inwestycji na terenie gminy Michów i Abramów. W związku z tym, że nikt nie wiedział, czy tam w ogóle jest wiatr, po co to zaczynać, czy stawiać, czy nie stawiać, została od pana skrzypca wydzierżawiona żabka, nie wiem na jakich warunkach na tej umowie, nie widziałem za jakie pieniądze. I postanowiona wieża pod Natalinem z urządzeniami elektronicznymi do mierzenia siły wiatru w promieniu 14 km. I tą właśnie mapę wskazywały te urządzenia elektryczne, które zresztą przez to, że ktoś inny podciął, upadła, została zniszczona. 20 tysięcy złotych, jakiś tam szkód było, jak to tam się toczy, nie wiem, nie wydaje się, czy policja prowadzi jakieś postępowanie, czy nie. I powstała mapa. W związku z tym, że ta mapa została przedstawiona na sesji Rady Gminy i były uwagi, nie tu, dalej i tak dalej, w międzyczasie jeszcze powiem, został złożony wniosek o wydanie decyzji środowiskowej dotyczących tej inwestycji. W międzyczasie były te uwagi, więc i dokumentacja została zmieniana, żeby odsunąć te siłownie. Kilka zostało zlikwidowanych. Te pod Rudnem całkowicie od pana Ręczewskiego na 1,5 km została odsunięta. Najbliżej na terenie gminy Michów zlokalizowana jest turbina wiatrowa na gruntach pana Tomasza Kupiera. Duży hodowca trzody chlewnej.
Nie wiem, nauczycielka z waszej gminy była, siostra pewnie z waszej. Nie ma bliższej turbiny, przynajmniej u nas, u was ja nie żyłem, nie będę się wypowiadał, nie mam nawet ze sobą mam. W związku z tym, że więcej turbin wiatrowych było przewidywanych do lokalizacji na terenie gminy Mików, ustawa nakłada obowiązek na wójta gminy wydanie, procedowanie decyzji środowiskowej dla takiego przedsięwzięcia i tu dlatego się pojawia wasza gmina. Tak jak w tej chwili debatujecie o linii energetycznej i wójt gminy Kamionka, przez to, że linia energetyczna 110 jest planowana w największej długości przebiegu przez gminę Kamionka, on znalazłyśmy porozumienie w imieniu 5 czy 6 gmin, już nie pamiętam, gmina Lubartów, miasto Lubartów, Kamionka, Abramów, Mików, powie wam wiedzieć. On będzie wydawał decyzję środowiskową. Nieprawdą jest, bo wrócę jeszcze do programu telewizji TVN, że pracownicy, było takie sformułowanie przez pana posła, że tu na terenie, na tym terenie, ogólnie, tu na tym terenie władze samorządowe, pracownicy niejednokrotnie udostępniają adresy i nazwiska właścicieli działu. Jest to zupełnie nieprawdą ze względu na to, że jeżeli się składa tam mecenas potwierdzi wniosek o wydanie decyzji środowiskowej, trzeba złożyć kartę przedsięwzięcia i trzeba złożyć wypis właścicieli z rejestru gruntów ze starostwa powiatowego lubartowego. Już wszystko wiecie, skąd ta firma to wzięła. Normalnie, tak jak na zasadzie każdy jedzie do starostwa powiatowego do działu geodezji i po prostu uzyskuje takie informacje. W związku z tym, żeby tak nie przedłużać, króciutko podsumowując jeszcze decyzję środowiskową. No przebieg i taki jest, nie chcę wam tutaj głowy zawracać, że tak, ani ja, ani żaden wójt w Polsce nie jest specjalistą na temat szkodliwości takiego czy innego przedsięwzięcia. Czy turbin wiatrowych, czy biogazowni. Tu nie chcę ugryźć, bo mam jeszcze dylemat jednego uczestnika tego spotkania, na przykład stacja demontażu pojazdów, Radka i wszyscy mają pretensje do wójta. Jedni wydać, drudzy nie wydać. I tak nikomu nikt wszystkim nie dogodzi. W związku z tym procedura jest taka, że wójt gminy musi uzyskać opinię sanepidu, znaczy inaczej. To przez odpowiednie rozporządzenie, ja już nie pamiętam wszystkiego na pamięć, bo po 14 latach budowania już się mało zaczyna pamiętać. Wymaga. Wydanie decyzji środowiskowej wymaga, no przez to, że się nie jestem przyjmowany ustawodawca, tak chyba przewidywał, ja tej ustawy nie tworzyłem, że na temat szkodliwości dla ludzi ma się wypowiedzieć w formie opinii sanepidu. Są zarzuty, że raport oddziaływany, aha, w związku z tym jeszcze wcześniej przegapiłem, w związku z tym, że to przedsięwzięcie odpowiednie, czyli farma wiatrowa, pod nazwą farma wiatrowa zakwalifikowane jest jako przedsięwzięcie, które może znacząco oddziaływać na środowisko. Jest obowiązkiem takiej firmy opracowanie raportu oddziaływania na środowisko. I po opracowaniu takiego raportu wójt jest zobligowany do przedstawienia go Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska i tutaj mówię, że to tak mało mówi ten raport do ludzi, dlatego, że ja po rozmowie z dyrektorem powiedziałem mi krótko, sanepid jest od zdrowia, my jesteśmy od przyrody i od my się wypowiadamy na temat przyrody. I teraz jeszcze jest jedno coś ciekawego. Jest coś ciekawego, co nawet prawnicy w Polsce nie wiedzą, co z tym zrobić. Decyzje czy opinie, ale dość, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska wydaje w formie postanowienia, ale jest to uzgodnienie.
ja nie chcę tutaj być wykładowcą prawa. Według niektórych prawników, nawet tych, którzy, nie będę używał nazw, którzy pracują poza województwem lubelskim, chciałem zachować jak najdalszą bezstronność, pracują w samorządowym kolegium odwoławczym. Jedni mówią, że uzgodnienie jest dla wójta wiążące, a inni w ogóle mówią tak jak na przykład Dosia, Rusek, pan co chcecie. Dla przykładu, na skrót. W związku z tym, że przysługiwała mi jeszcze przez ten czas tych konsultacji społecznych, które były bodajże do 16 marca, nie pamiętam, kwietnia, czy coś w tych dniach, przysługiwało mi zorganizowanie tak zwanej rozprawy administracyjnej, gdzie mogłem zaprosić firmę, radnych i Zabramowa, i Znikowa, specjalistów różnych i tak dalej, i tak dalej. No ale cóż mi z tego, ja miałem ze wszystkich pieniędzy budżetowych podawać na coś, co wszyscy korzystamy z internetu, łącznie ze mną. Są opracowania na nie, jeżeli chodzi o zdrowotność, na przykład poszeństwo powoływanego pana doktora Wojciechowskiego. Ludzie się powołują na doktorów tamtych, nie pamiętam, na ekspozycji po szaleństwie. Zupełnie inaczej, wszystko jest odwrócone. No a ja mam być tym fachowcem jednym i jedynym, który podejmie decyzję na teren dwóch gmin. Powiem tak. Nie będę używał nazwisk, bo w świecie prawniczym te nazwiska bardzo dużo znaczą. To są osoby, które były zasiadały w sądzie na najwyższym. Dla przykładu. Była taka rozmowa, czy podejmie się pan, bo wydając decyzję administracyjną, to trzeba ją wydać i tak ją uzasadnić, czy w tą stronę, czy w tamtą, ale żeby była nie do uchylenia. Albo przynajmniej się starać, żeby była nie do uchylenia. Bo o czym to świadczy? Każde uchylenie decyzji administracyjnej wydawanej przez wójta świadczy o poziomie jego pracy i jego pracowników. Czy to dotyczy tej sprawy, czy innej i tak dalej. Przy zachowaniu jak najdalszej, najdalej idącej bezstronności. Więc po zapytaniu się, czy ktoś się podejmie opracowania takiej negatywnej decyzji, takie też pytania zadawałem, ale to panu mówię nie służbowo, tylko prywatnie. Akurat mam dostęp, bo chłopak studiuje na prawie na Uniwersytecie Warszawskim, kończy. Ale mało tego zaciągał, bo skończy w tej chwili kończy też na drugim torem prawo brytyjskie. Nawet zaciąga mnie w jakiś tam sposób, co dla mnie nie jest wiążące w jakiś sposób. Ale ma wykłady z Brytyjczykami też nawet na ten temat. Nie chcę się wypowiadać. Nie chcę się wypowiadać, bo byłoby to jakieś usiłowanie wpływania po prostu na wysoką radę. Ja tutaj nie przyjechałem jeszcze raz powtarzam, ani namawiać za tym, tylko co chcę. No, nic mam w zasadzie nie chcę, bo pozostaję sam ze sobą i swoją decyzją. Czy ja się boję tego? Nie, nie boję się. Chciało się być wójtem, przyszło, trafiło się i decyzję trzeba podjąć. Po 14 latach naprawdę już jakieś tam inne umoczne nie będę tutaj tych spraw poruszał do uczniwy gdzieś tam, żeby się przejechać, podnieść, no to niech tam sobie każdy jak chce i potrafi, może jeździć po mnie, bo to nie na mnie nie robi żadnego wrażenia. Najmniejsze. Cieszę się, bo moja żona jest tutaj pomieszana też, że na nim to też nie robi najmniejszego. Tyle, jeżeli chodzi o decyzję środowiskową. Zostałem sam ze sobą i sam muszę tą decyzję podjąć. Czy ja muszę gdzieś wyjeżdżać? Nie wiem, jak puszczę ten film, to powiecie, że przyjechałem ustawiać. Więc proponuję to nie puszczać. Chyba, że chcecie, nie? Ale żeby nie było to, to jest program z udziałem wójta z Suwał. Jest wypowiedź przewodniczącego Rady Gminy, przedstawicieli firmy, która tam już drugą siłownię
jadrową ustawia i wypowiedź naukowca z Uniwersytetu Katyńsko-Mazurskiego. Chcę się to mogę wam puścić, ale żeby nie było to odebrane, chcę zachować jak najdalszą, najdalej idącą bezpośrednią. Jeżeli sobie życzycie, proszę bardzo. Ja sam z tym całym nieszczęściem pozostaję, ale masz jedno z takim nieszczęściem, bo ja naprawdę jestem bardzo bliski podjęcia decyzji. Dlatego, że co roku przebywam w Holandii i nie będę tłumaczył, gdzie śpię, jakiej odległości i tak dalej, jak to wszystko wygląda, bo będziemy się spierać, ile to powinno być metrów, ile tak, ile tak. Są zdjęcia satelitarne w internecie, gdzie są Czechy, Dania, różne kraje, gdzie, ile to i tak dalej, i tak dalej. Ja na ten temat się nie będę wypowiadał. Wiem, że stoję przed następnym dylematem wydania decyzji środowiskowej dotyczące biogazowni. A decydującym takim w zasadzie naszym zmysłem przy podejmowaniu jakichkolwiek decyzji dotyczących farm wiatrowych było przeciągnięcie linii 110, dające nowe otwarcie dla gmin od Lubartowa do Rynku. Bo tutaj jest tylko na razie złożony wniosek o gmików Lubartów, a perpetracje w tej chwili o przedłużeniu tej gminy Goryk, żeby skorzystały gminy z Baranowa. No, na przykład Baranów w tej chwili, no tak, tak, to ja. Tam firma będzie stawiała kolektory słoneczne. Wykupi kilkadziesiąt hektarów i to będzie stało. Czy to się tego bać? No, ja też się boję, bo kolektory słońce wyczerpią, będzie się. Powiem tylko w ten sposób, że prawda leży po środku. Według mnie. Ja nie jestem naukowcem, nie przypowiadam. Na mnie przyjechałem się wypowiadać na ten temat. Prawda leży po środku. Na pewno to nie jest raj na ziemi. Że tu raptem się pojawią się siłownie, to nagle wszyscy na tym skorzystają i będzie raj na ziemi. Tak, to niektórzy tam skorzystają, którzy podpisali umowę. Ale że tam po 30 latach na przykład ziemię ktoś zabierze, że VAT będzie płacił. No VAT to się płaci, jak ktoś na przykład wydaje się, mi pan potwierdzi, 1,5 miliona chyba złotych rok wcześniej. To jest rolników ma. Rolnik może no normalnie, jak każdy pitał zwyczaj, chyba tam 8% ryczałt płaci, czy 18%, czy nie wiem, jakiś tam jest, z tych pieniędzy jeszcze jakiś podatek trzeba zapłacić. A jeżeli chodzi o miejsce miejskie, migotanie i tak dalej, syndrom turbiny wiatrowej, to coś, coś mi się wypowiadać, jak ja się nie znam. Ja się nie znam. Chcecie powiedzieć, jak mogę wam powiedzieć? Nie, to dam panu wójtowi. Niech pan wójt kiedyś puści nawet po decyzji, żeby nie było, że wójt Mikołaj przyjechał i was tutaj namawiał i piłował, że tu mają na terenie gminy Abramów powstać siłownie wiatrowe. Pisze się do mnie, że rozstrzygnie o tym, że rozliczy mnie nawet Bóg i historia. Więc ja odpowiadam. Nie Bóg i historia, tylko za 2-3 lata sami macie znajomych, rodziny, kuzynów, gminie Końskowoli, Sterniki, Kurowiec. Sami się dowiecie, pojedziecie, we swoim życiem doświadczycie tego. I tych ludzi. Tyle mam do powiedzenia. Jeżeli są jakiekolwiek pytania, to tu macie nieszczęśnika, który musi podjąć decyzję dotyczącą decyzji środowiskowej. Jeszcze o ile sobie przypominam, panie mecenasie, to wy nie możecie zmieniać planu zagospodarowania przestrzennego, jeżeli ja wcześniej nie podejmę decyzji środowiskowej. Tak prawdopodobnie jest. Po też jakichś tam konsultacjach. To nie ja taki mądry po iluś latach, tylko skonsultowałem to niejednokrotnie z warszawskimi kancelariami prawnymi. Tyle mam do powiedzenia. Nie przyjechałem agitować, bo chcę jechać dalej. Zostałem zaproszony w związku z tym, co ja bym oczekiwał. Przynajmniej, żebyście skoro mam podejmować tę decyzję, no to ja nie będę przeszło roku zebrać na terenie gminy Abramów, bo mieszkańcy powiedzą, panie, co pan tutaj chce?
Ja jestem z Michowa, to dotyczy sprawa nas. Nas tu. My mamy swoje obrady gminy, swoich radnych, swojego wójta, na który głosowaliśmy i tyle. No ale wypadało przynajmniej radę gminy jako przedstawicieli tych mieszkańców przy wydawaniu decyzji środowiskowej na tej gminy zapytać się mnie. Więc albo wystąpię na piśmie do was, albo przyjadę jeszcze przed wydaniem decyzji jeszcze na specjalną sesję, gdzie nie wiem, czy będziecie podejmować decyzję, czy jakieś opinie zechcecie wyrazić, bo ja w tej chwili nie mam żadnego ruchu. Bez waszej jakiejś opinii przynajmniej, czy w to, czy w tamto, decyzji nie podejmę. Ta decyzja się urodzi, dlaczego aż półtora miesiąca, dwa. A no ze względu na to, że tak zostałem zasypany różnymi wnioskami, uwagami i tak dalej, że panie mecenasie, pan chyba potwierdzi, że ja ta ustawa cała nie nakłada na mnie obowiązku odpowiadania na te wszystkie wnioski, które nawet z waszej gminy podpływały do mnie, tylko muszę wszystko zawrzeć, każdy jeden wniosek, każdą jedną uwagę decyzji administracyjnej i to ja mam rozstrzygnąć. To ja mam rozstrzygnąć tej decyzji administracyjnej. Odpowiedzieć, jak się ktoś pytał o migotanie, to ja mam odpowiedzieć, czy jest migotanie, czy nie. Jak ktoś się pyta mnie, czy jest syndrom turbiny wiatrowej, to ja muszę rozstrzygnąć i odpowiedzieć. Czy jest, no nie wiem, jeszcze infrakienki i tak dalej, i tak dalej. Każdy jeden wniosek muszę szczegółowo rozpatrzyć. No niestety w godzinach pracy tego się nie da robić, więc się robi to popołudniami. Taka decyzja administracyjna urodzi dopiero, nie wiem, odpowiedź na wszystkie wasze zapytania, obawy i tak dalej. Nie mnie oceniać, czy ta decyzja będzie mądra dla niektórych, czy głupia, czy taka, czy inna. Więc i tak, spokojnie śpię, że o wszystkim i tak rozstrzygnie sąd administracyjny. Bo czy będzie taka decyzja, czy taka, to i tak to wszystko pójdzie do sądu. Więc tyle mam do powiedzenia i tyle jakiegoś tam powiedzmy tego komfortu psychicznego, że na koniec no, jednak nie. Jednak nie. Ale niech będzie, niech się stworzy precedens na terenie województwa, niech sąd rozstrzygnie. Tylko jest jedno pytanie. Czy sąd będzie brał pod uwagę migotanie, i tak dalej, czy Starorządowe Kolegium Odwoławcze. Obawiam się, że będą patrzeć tylko, gdzie decyzje, czy procedowanie, czy ta decyzja była prawidłowa zgodnie z obowiązującym polskim prawem wydana. I tylko w tym temacie to mam wypowiadać. A moja tragedia polega na tym, że ja mam się nie wejść od migotania, infradźwięków, symbolu turbiny wiatrowej, efektu cienia, no nie wiem jeszcze za co tam, Tyle, dziękuję bardzo Pani Przewodnicząca. Ja naprawdę wolałbym tego filmu nie puszczać, nie moim takim zamiarem jest. Ja byłem tam w Suwałkach, pojechałem sam, ze względu na to, że no ja już nie muszę nigdzie jeździć. Ja naprawdę nie muszę jeździć, bo za kilkanaście dni ja po prostu wyjeżdżam do Wolanki, no, na krótki jakiś tam odpoczynek. I swoje tam po prostu, no mogę jakieś tam swoje odczucia prywatne mieć, ale jestem wójtem gminy, muszę to oddzielić i zachować jak najdalej idącą bezstronność. Tyle. Dziękuję bardzo. Miło mi było. Czy są jakieś pytania jeszcze do mnie? Ja może też jeszcze dwa zdania, bo tu dzięki koledze wójtowi to zaproszenie ojca powiedział, że faktycznie też chce zasygnalizować jakiś tam problem, który jest zresztą i w jego gminie. I my zresztą jak rozmawialiśmy przedwczoraj, że i tak punktem finalnym tego jest, wiadomo, jakaś decyzja radnych, no czy te inwestycja to powstaną, czy nie. Jeśli chodzi o ten film, ja faktycznie też mam ten film, o którym Pan Wójt tutaj mówi. Może jest większe rąbę, czy tam nagonka na to, że to wszystko jest przeciwne. Wiadomo, że w internecie można zarówno znaleźć faktycznie materiały w tą stronę i materiały w tą stronę.
ktoś ma większą pasję, czy bardziej pasjonuje się tym, że to jest przeciwną stronę, że to akurat jak najbardziej szkodzi, wiadomo. Tak jak powiedział pan wójt, temat ten ileś czasu trwa. Wiadomo, było mówione, że Sanepid, no Sanepid wydał taką, a nie inną decyzję. Że dość wydał taką, a nie inną decyzję. Faktycznie, tak jak pan wójt mówi, zasypywanie jest, czy on pisma, czy i to nasz, no bo faktycznie, czy mówiliśmy o tym stowarzyszeniu Zielona Swoboda, że wybrałem na komisję pan Michał Chomik. Też pisma, żeby nie zawodnie. No. W trakcie jakby przygotowany, żeby taką rozprawę administracyjną przygotować w terminie, ani Sanepid, ani DOŚ nie chciał w tym uczestniczyć. Stwierdzili po prostu, że to jest moja sprawa, co ja dalej czynię. Tyle podsumowuję. Wiadomo, temat farm wiatrowych, powiedzmy, byliśmy raz, byliśmy drugi raz na tak zwanych ustawkach, jak to było pisane i rozdawane i moim mieszkańcom, że ja ustawiłem tu 400 km, bo wywiozłem was, gdzie niektórzy byliście, i ugadałem tam, nie wiem, z burmistrzem, bo tam burmistrz był i żeśmy się dogadali, że on miał to wszystko uchwalać, bo on miał w tym interes i ja tu miałem interes. Czegoś takiego nie było i kiedy było jechane, sami dobrze wiecie, że pojechaliście, czy pojechaliśmy, każdy wylazł z autobusu, kogo chciał, się pytał, czy faktycznie, nie sądzę, że tam się dzisiaj jechało 400 km, no to dlaczego miałaś kogoś tam z urzędu nie zapytać, nie? No jednak tak samo do nas ktoś przyjeżdża, jest jakiś gospodarz terenu. I ten. Także mówię, na temat filmów czy tych wizyt tyle. Wiadomo, że włączamy telewizję, są teraz takie czasy, że zgoda gwarantuje, że czy gwarantujemy, że chcielibyśmy na tych terenach naszych, tak jak wójt mówił, postawić biogazownię, byłby krzyk, żeby z tego śmierdziało i byłyby szczury. Był temat gazu łupkowego, no wiadomo, że alarm się pojawiło, no bo będzie zatruta woda, nie? Co gdzieś zrobić niedawno w Melki, tam nie wiem, sortownię czy coś, no też jest źle, bo będzie sortownia. I będzie, nie wiem, tam znowu śmieci, szczury, brony z całego województwa. No faktycznie wiadomo, że ludzie się czegoś boją i nie ma tego coś ukrywać. Żyjemy w tych naszych małych środowiskach i jest ten motyw, że zgoda. W gminie Wików jest 6 tysięcy ludzi, u nas jest 4 tysiące ludzi. Wszyscy wszystkich znamy. I praktycznie nie ma żadnej anonimowości. Co robimy, to o wszystkim rozmawiamy, w przeciwieństwie do jakichś wielkich aglomeracji, gdzie się nikt nikogo praktycznie nie zna, bo ludzie się, jak to się mówi, we własnych blokach nie znają. Także wiadomo, był wcześniej temat, nasze babcie, prababcie bały się linii energetycznych, bo sami dobrze wiecie, bo tak było. Był temat telefonii komórkowej, chociaż też wszyscy się baliśmy i wszyscy wokół tego tematu dłuższy czas się kręciło. W tej chwili mamy tu dwa telefony czy coś, no też tego się posługujemy. Teraz jest temat elektrowni wiatrowych. Zgoda, może jest tego mniej w telewizji czy coś. Ale mimo wszystko tym punktem finalnym jest to, tak jak tu pan mówił, powiedział, zarówno i radni gminy w Lichowie, i radni gminy u nas, to muszą, będą musieli zdecydować, czy to robimy to, czy nie, czy pozwalamy na to faktycznie, że tam Bóg, ojczyzna, honor, czy coś nas z tego rozliczy. Tak samo jak on dobrze powiedział, ani ja nie wyświetlam wam własnych filmów i znamy się dobrze, ani ja na was żadnej presji czy coś nie wybieramy, że robimy, ja sobie zdaję sprawę, że to jest faktycznie naprawdę taka prawdziwa, ważna decyzja. Zgoda, tu jest waszą decyzją, że w uchwale nie chcecie, żeby było napisane. Macie rację, że to ma być z Marcinowa do szkoły do Abramowa, że to ma być pieniądze na cały ten odcinek drogi, gdzie faktycznie zadecydujemy, bo wszystko co jest, tak samo jak jesteście na komisjach, dobrze wiecie, że jesteśmy we dwoje i każdy co chce wiedzieć ma wszystko omówione o każdą złotówkę i o wszystko. I tu jest tak samo. Ja rozumiem też, że są panowie z Michowa i od nas mieszkańcy. My akurat dzisiaj nie mamy zamiaru żadnej uchwały podejmować, bo tym nie ma co nas pilnować, że bez wiedzy naszych mieszkańców... Ten film, o którym mówił człowiek. Mamy ten, byliśmy. Słuchajcie, dobrze wiecie, że byliśmy na tej słynnej, cały czas mówię, ustawce w Dublinie. Tam przecież rozmawialiśmy z kim chcieliśmy, łaziliśmy, nawet kamerę wideo mieliśmy. Gdzie co chcieliśmy, nagraliśmy, nie? Znaczy, no wypowiedzi czy coś, miałem kamerę, tam też mam chyba 5 czy 6 minut filmu nagranego. Na temat różnych tam programów czy coś, nie wiem, jak tam by było. Faktycznie, gdybyśmy się tam w tej telewizji pojawili, jaki to był oddźwięk, tam też było wiadomo, kto ma kiedy co mówić, kto tam jest pochwalony, że dobrze powiedział, czy tam coś takiego, to da się nawet czytać z tego. Nie znam.
Nie zna pan tematu, także lepiej niech pan nie komentuje tego. No. Ja pan mogę pomóc, jeżeli chcecie podjąć temat lokalizacji wegazowi. Jeżeli chcecie podjąć temat, tam jest w granicach 306 tysięcy podatków, żeby pomóc. Zapraszam do przyjazdu, takie daleko w Leczaku. Co mi powie radny z rządem wegazowym, nie potrafi powiedzieć przewodniczący. To ja mam pytanie, pan powiedział, że jeszcze czekaj chwilę, mam pytanie do pana radcy, czy, bo jak usłyszę taki zarzut, też nie odnoszę do prywatnych opinii, ani nie wiem, jak robił wójta, bo tak jak pan powiedział, to są pana prywatne, czyli ja tam do prywatnej opinii niczego się nie będę odnosił. Tylko, że ustawa o ochronie środowiska przewiduje konsultacje społeczne. I te wysłane, bo rozumiem, że się to odnosi też do was, którzy powiedzą, że ja wysłałem, to są uwagi, które zapewnia mi ta ustawa. A kto na to odpowie, to nie jest moją sprawą, czy odpowie, czy to wróci do Rosiu i ktoś będzie odpowiadał na to pytanie. Moim obowiązkiem i moim prawem jest zadać takie pytanie. Zgadza się? Tak, ja też. Po drugie, teraz będzie można z tego, co widzę, powiedzieć, że już jest, będzie można nanieść uwagi do tego materiału położonego, tak? Znaczy jest ogłoszenie, jest ogłoszenie z 23 kwietnia w internecie, ogłoszenia. Czy jeszcze uwagi wnosi? Nie wiem, proszę, tam są, że jest wyłożony materiał, tak? W porządku, żeby było postępowanie jawne. A wszystko bodajże do 16 kwietnia można było składać. Trwały konsultacje. Ja jeszcze tutaj było odczytać. Ja mogę wam tylko powiedzieć, że rzeczywiście tak jest, bo niektóre papiery wasze takie były to prosił, a są według kompetencji przez to. Także wiecie, nikt nie niepokoi, że ktoś nie odpowiada, czy coś tam takiego się dzieje, bo to wszystko leży. Proszę państwa, to jest decyzja na 30 lat. Jeśli ktoś uważa, że ma mandat na 30 lat, to gratuluję. Ja myślę, że nie może też być tak, że się nie bierze u was, żeby nawet była jedna osoba, czy 10, to nie może być tak, że tego typu uwagami, że ktoś coś tam napisał. Do tego ma każde prawo, jeśli mamy system demokratyczny. No to jest pytanie, czy wolno to robić, czy nie wolno. Ja się przepraszam, ja bym powiedział, żeby nie przerywać, a też bym prosił, żeby nie przerywać. Ja zaraz skończę, mam tylko jeszcze jedno pytanie do pana Mówczasa. Czy jak wygląda sytuacja odnośnie planu zagospodarowania przestrzennego? Czy co jest pierwsze w procedurze, czy jeśli jest plan, który już jakby zezwala, wtedy się całą procedurę uzgadniającą z sanepidemią w DOS-ie przeprowadza, czy to jest odwrotnie, że najpierw się przeprowadza opiniujące te konsultacje właśnie z sanepidem z DOS-ie, później się głosuje zmiany w planie zagospodarowania przestrzennego. Znaczy tak, w tym momencie na pewno racjonalnym jest poczekanie, że tak powiem, z uchwałami dotyczącymi planu zagospodarowania przestrzennego do czasu zakończenia postępowania administracyjnego w sprawie tej decyzji, prawda, środowiskowej, bo wszyscy wiemy że takie postępowanie byłby prowadzić, więc dlatego nielogicznym byłoby uchwalanie jakichś tam zmian w planie czy nowego planu, który mógłby być sprzeczny z taką czy inną decyzją pana wójta, który będzie kończył postępowanie administracyjne w sprawie tych decyzji środowiskowych. Natomiast czasem też było odwrotnie po prostu, że jakiś plan jest uchwalany, są jakieś zmiany w planie uchwalane wcześniej, potem natomiast wynikają pewne inne postępowania, prawda? Także na pewno nie ma tutaj jakiejś takiej kondycji, że z czymś należy wyjść wcześniej, a coś należy robić później. No tutaj bardziej już też składzą te oczywiście zasady logiki, aby to wszystko, co jest procedowane i uchwalane, było ze sobą spójne, aby nie było potem problemów i możliwości zastosowania na przykład decyzji przy jakiejś tam sprzeczności z planem, który mógł wchodzić później. Zresztą też ustawa o planowaniu przestrzennym ma pewne terminy, na przykład 6-miesięczne, na przykład przed uchwaleniem czy po uchwaleniu planu, gdzie akurat nie można wydawać pewnej decyzji, prawda? Natomiast na to są szczegóły, to trzeba wydać do przepisów i dokładnie porównywać wszystkie sytuacje, tak jedno słowo do każdej decyzji, która będzie wydawana. Natomiast na pewno w tym momencie jest postępowanie.
postępowanie przez pana wójta Mikowa prowadzone, więc, więc tutaj no, nasze zamierzenia dotyczące planu na pewno muszą uwzględniać to, co pan wójt postanowił po prostu po decyzji. Pan wójt podejmuje już taką decyzję, chce znać jakąkolwiek opinię, nie wiem, rady gminy, mieszkańców. No, tak jak też pan wójt potwierdził, wydając tą decyzję, musi wziąć pod uwagę wszystkie głosy za i wszystkie przeciw. I tak jak dzisiaj przy tym wystąpieniu zrozumiałem, właśnie to przede wszystkim sprawdza panu wójtowi sens powiek, prawda? Znaczy, przepraszam, ja to pytam, nie jestem prawnikiem, chciałbym tylko dopytać odnośnie procedury, bo cała procedura uchwalenia planu jest najpierw po studium, no tak, to jest ten okres wnoszenia uwag, tak? Tak. Jest później jakby planista nanosi powiedzmy te uwagi do tego nowego planu i uchwała. Dalej ten plan jest jeszcze wyłożony, z tego bo jest jakaś powtórzona procedura, tak? Tak, są po prostu terminy, na jaki plan musi być wyłożony, do jakich mieszkańców mogą zgłaszać uwagi i tak dalej, tych konsultacji. Także jest to ten taki dwuetapowy, czyli najpierw po prostu kwestia załatwienia studium, a potem zgodność planu ze studium, także są też... My jesteśmy na etapie teraz studium. Jesteśmy teraz na etapie studium. Znaczy, jakby do końca, żeby pan rozwiał moje wątpliwości. Czy, jeśli chodzi o procedurę, czy... Bo ja się spotkałem, być może nie rozumiem dobrze procedur administracyjnych, bo to jest z kodeksu postępowania, to jest jednego, nie jestem prawnikiem, ale czy można właśnie prowadzić procedury jakie lokalizujące, jeśli się nie ma uchwalonego, na przykład w planie zagospodarowania przestrzennego, nie ma wydzielonych terenów, czy można prowadzić procedury uzgadniające? Ale to czym innym jest studium, czy innym potem jest plan dla danego obszaru, prawda? Studium, czyli do studium można, ale studium odnosi się do całej, do obszaru gminy i tam w studium muszą być zapisy, to tam co do fachowości terminów, to najbardziej właśnie tak zwani planiści się tym zajmują, ale ogólnie muszą być terminy, powiedzmy ogólnie zezwalające na pewien rodzaj inwestycji, prawda? Natomiast nikt tam akurat bezpośrednio nie zapisuje, że chodzi o turbiny wiatrowe, nikt nie zapisuje, że chodzi akurat o gaz łupkowy, czy o biogazownię, czy tam o 100 innych rzeczy, prawda? Dlatego, że studium uwarunkowań jest to ogólne opracowanie, które mniej więcej wstępnie zezwala na pewne inwestycje w pewnym obszarze, albo nie zezwala na pewne inwestycje w pewnym obszarze. I dopiero szczegóły tych tematów podejmowane są albo w decyzjach o warunkach zabudowy, jeżeli nie ma planu zagospodarowania przestrzennego, bo wójt do każdej inwestycji musiałby podejmować, czy tam musi wydawać decyzję. A jeśli jest plan zagospodarowania przestrzennego, to wtedy już pan wójt nie wydaje decyzji, tylko inwestycja, która jest w planie zagospodarowania na obszarze działania planu proponowana, to idzie już na przykład do starostwa powiatowego na te decyzje usługa. Żeby się przedłużyć do ostatnie pytanie, to w tym wypadku Rada Gminy decyzję o powiedzmy przegłosowaniu tych zmian podejmie po etapie konsultacji, tak? Po etapie konsultacji taka, natomiast nawet jeśli na przykład w studium są pewne zapisy, które zezwalają na pewną inwestycję, to niekoniecznie ta inwestycja potem będzie uzyska zezwolenie, dlatego że albo będzie plan, albo będzie decyzja o warunkach inwestycji i ona może przekreślić te rzeczy. Decyzja będzie od strony rady na konkretne... Studium nie jest wiążące ani dla planu zagospodarowania przestrzennego, znaczy plan nie może być sprzeczny ze studium, to jest tylko w tym zakresie, prawda? Słucham? To logiczne. No tak, no ale tak chciałem jakby wyjaśnić, prawda? Także studium to mówię, jest ogólna charakterystyka całej gminy, co gdzie może być, a potem dopiero albo plan zagospodarowania przestrzennego danych obszaru danej miejscowości, albo jak nie ma planu decyzję wójta gminy do każdej inwestycji. Czyli tak mówiąc, już podsumowując, od decyzji rady zależy, czy... Są w formie uchwały wszystkie rzeczy uchwalone. Ja mogę panu zadać pytanie? No proszę bardzo. Tylko ja to już uciekam. Popatrzcie, bo nie będziecie później słyszeć. Zagrywa się. Mają. Nie przeszkadzam, bo nagrywa. Zadaję pytanie. Nie ma tereny nie są objęte planem zagospodarowania. Czy można pójść drogą, jak jest ktoś odważny, decyzją o warunkach zabudowy? Uważam, że tak, przynajmniej tak mówi litera prawa, czyli do terenów, które są, że
Dziękuję. Tak, ja to jest poza tym, jak jest decyzja zawodowa. Odpowiada na pytanie, no warto mówić, bo decyzja zawodowa. No tak. Kłaniam się. Ale wszystko robimy, żeby przeszło to demokratycznie, żeby to decydowała. Jeszcze raz dziękuję. Miło mi było. Do widzenia. Do widzenia, pani przewodnicząca. Kłaniam się. Życzę owocnych obrad. Dwa zdania jeszcze odnośnie studiów, nie? Ja jeszcze dwa zdania. Wiadomo, że ostatnio uchwalanie GETA było 8 czy 10 lat temu, nie przewidywało pewnych rzeczy. I wiadomo, w tej chwili też jest 100 wniosków, bo ktoś no, wymyślił sobie, czy chciałby dom postawić w nowym miejscu. No bo na przykład 8 lat temu czy 10 temu, no tego tam nie chciał, nie? Czy teraz jakiś tam, nie wiem, ostatni uznaje tak, że ma nowe dzieci. Zrobił się jakiś pomysł, że ktoś tam chce kopalnię piasku postawić. Zgoda, jest to oparte jakimiś badaniami, że są tam wyrobiska piasku i tego. No i też taki taki stosowny wniosek złożył. To, że tam, tak jak to wójtko ileś lat, 2-3 lata temu przebadali te wiatry, ta firma, nie był ten marsz, gdzie badał, że tutaj jest wiatr, że są te wiatry, a poza tym, tak jak mówią, zaczęło to się stąd, że strategii województwa lubelskiego opracowali tereny, przykładowo tak jak te dwie nasze gminy, czy tam Niedźwiada, Serniki, że można te odnawialne źródła energii czy elektrownie wiatrowe robić. Oni mając te tam wypisy, pewne zgody mieszkańców, no też ta firma wystąpiła do nas z wnioskiem, żeby w studium faktycznie no, wydzielić te tereny. Bo wiadomo, że to czy tak, to nie powstaje z dnia na dzień, tylko wiadomo, jest studium, które mówię, w tej chwili wszystkie wnioski są do opracowania złożone, a w późniejszym czasie, nie wiadomo, dla zagospodarowania przestrzennego. Jeżeli coś nie będzie można zrobić, to nie będzie zrobione. Ale głównie na pewno od Rady Gminy w Michowie, od Rady Gminy w Mastie, zależy, czy w studium, no wyznaczymy, wydzielimy te tereny pod to, czy tam, czy pod kopalnię piachu, gdzie mówię, wartość badania, że są wyrobiska piasku oparte, no bo wiadomo, my możemy sobie też zaplanować, że na łąkach, w Alkamowie, nie wiem, jezioro zrobimy, czy zalew jakiś. I to my mamy po prostu Rada Gminy, no ustaliśmy tylko. Także mówię, my też dzisiaj nie mieliśmy zamiaru głosować nad tym, czy coś, że zrobimy te zmiany, czy nie. Dziękuję bardzo. Proszę o pytania. To panu mecenasek. Czy Rada Gminy może podjąć uchwałę w sprawie moratorium, jakiegokolwiek moratorium? Moratorium? Tak. To znaczy, bo ja nie mogłem się właśnie poszukać w tej kwestii, żeby to gdzieś wyjaśnić. To znaczy ustawa o samorządzie gminnym, artykuł 18, akurat nie wskazuje na takie kompetencje Rady Gminy. Jest to ogólne zapisy, gdzie Rada Gminy może w formie uchwały powiedzmy wyrażać swoją opinię, prawda, w takiej czy innej kwestii. Natomiast nie wiem czemu, w jakiej jeszcze sprawie, czemu miałaby taka uchwała służyć, natomiast na pewno takie głosy nie są wiążące dla innych organów. Dla innych organów samorządowych czy administracji rządowej, które podejmują gdzieś tam jakieś decyzje, prawda? Ja spotkałem się ostatnio na przykład z uchwałami Rady Gminy dotyczącymi na przykład niewyrażenia zgody na likwidację jakiejś tam wyższej szkoły, bodajże w Dęblinie, prawda? Które były przesyłane do Ministerstwa Edukacji Narodowej i chyba Prezydenta Rzeczpospolitej. Także te organy na pewno takich uchwał nie muszą brać pod uwagę. Czyli nie mogą podjąć takiej? No to jest taka uchwała, powiedzmy, jakaś tam intencyjna, że wyraża kolegialność. To o to mi chodzi, bo jeżeli się pracuje i w naszym Sejmie, w Parlamencie Europejskim, nad wydaniem przepisów dosyć precyzyjnych na budowę farm wiatrowych, chodzi o odległość od zabudowy. No i w Polsce też są trzy propozycje. 2 km, 3 i 5. W naszych przepisach jest ustalona minimalna odległość od budynków mieszkalnych 500 metrów. Nie ma przepisu. To jest umówiona odległość. To się dwóch nie jest to sporządzenie, na pewno ja wyczytałem. Także to nie. Także nie ma żadnych przepisów. Bo na pewno nie zwyczajowo. Zwyczajowo. Nie. Wysokość masztu razy 4. Taka odległość najmniejsza od zabudowy.
to jest prawo budowlane w rzeczy. Tak? Tak to wygląda. Tylko nie jest sprecyzowane właśnie, czy sama wysokość mastu plus turbina, czy plus jeszcze długość śmigieł. W ten sposób to jest określone. I teraz to chodziło, jeżeli te patrona najpierw tutaj stanie, to się wejdą te przepisy. Ale nie odszkodzi, nie on. To się zrobi kompletna inwestycyjna plana. Bo nie będą wydawane pozwolenia na jakąkolwiek budowę. I to jest właśnie bardzo mnie zastanawiające, dlaczego te gminy tak krągło termina, żeby jak najszybciej postawić. To pokażę, bo będzie sytuacja odwrócona. Nie będzie się wtedy mieć o tej odległości od zabudowy. Od wiatra. A jeżeli to nawet będzie drugi obejrzeć, to to będzie potężny zasięg na gest zabudowy. Tak. To wszystko będzie zablokowane. To jest problemem, którego nie wiadomo. Właśnie. Dlatego mówię o tym moratorium, żeby się wstrzymać do momentu wydania decyzji, dopóki nie wyjdą przepisy. No i to jest nie wyjdą przepisy, albo będzie 100 metrów, albo 5 km, to już nie będzie wtedy od nas zależeć. Jeżeli jest taki intratny interes, to jest rolnicza też przyjadła na budowę. Dotacje się skończą. No, 2013 koniec pieniędzy na wiatraki. Dlatego w tej chwili jest takie parcie. Szerokości, tylko jak tam w miarkę. Nie, to w miarkę przyjedzie, bo tam tak i pospiechali, tak. Jak to, że tylko